Witajcie, Lechici. Dzisiaj AI News rozpocznę od pytania takiego organizacyjnego. Czy ja za często te filmy robię, mnie zastanawia. Może robić rzeczywiście dwa w tygodniu, może jeden. Codziennie teraz publikuję, ale tutaj słyszę takie głosy, że zarzucą was i nie macie czasu to wszystko wchłonąć, więc mogę się rozmijać rzeczywiście tutaj z waszymi potrzebami i proszę o wskazówki w komentarzach, jak często byście chcieli, czy raz, czy dwa w tygodniu, czy częściej, czy rzadziej, no i jakieś sugestie ewentualne, tematyczne, jeżeli będą się powtarzać, to tutaj dopasuję treści do waszych zainteresowań, a dzisiejszy tytuł wycie z oburzenia po tym, jak New York Times potwierdza, że SBF będzie przemawiać obok Zełenskiego. To jest ten skrót, to jest ten sam Bankman-Fried. Będzie przemawiać obok Zełenskiego. Wiem, jak rozmawialiśmy poprzednio, wczoraj chyba, sam Bankman-Fried pokazał teraz, że jest zarówno patologicznym kłamcą, jak i socjopatą, który wyjaśniając w cudzysłowie swoim pracownikom, w jaki sposób ukradł miliardy, ponad 4 miliardy dolarów rąbną i według nowego dyrektora generalnego FTX Johna Ray z obecnie zbankrutowanej FTX akta, które pozostawił, wskazują na niewypłacalną i pozbawioną płynności firmę. I tutaj te epitety, którymi się posłużyłem, nie są mojego autorstwa, zaznaczam. To są tutaj opinie jego pracowników, do których wysłał list i o czym zaraz tutaj opowiem. Nazwał w tym liście to pożyczkami, które generalnie, w cudzysłowie generalnie i pożyczkami również w cudzysłowie, nie były wykorzystywane. Kolejny cudzysłów, duże kwoty na konsumpcję osobistą nie były wykorzystywane, lecz tylko, i tutaj nowy cytat, niewielkie kwoty używane na tak zwane trywialne przedmioty, jak penthouse'y i prywatne odrzutowce za 40 milionów dolarów. No taki list, słuchajcie, z takimi informacjami, to rzeczywiście tych pracowników musiało tutaj zejść, zwłaszcza, że niektórzy z nich osobiście byli zainteresowani inwestowaniem, robili to i teraz są spłukani, tak jak i inni zresztą inwestorzy. I tutaj przejdę do serwisu fotograficznego, jaki przygotowałem. O, tutaj mamy fragment z tego listu. Nigdy nie chciałem, aby tak się stało, twierdzi były właściciel. Nie zdawałem sobie sprawy z pełnego zakresu ryzyka, marginesu błędu, ani nie zdawałem sobie sprawy z wielkości tego ryzyka, jaki stwarza krach hiperkorelowany, tak to nazwał. Pożyczki i sprzedaż, która była generalnie wykorzystywana do reinwestowania w biznes, w tym wykupienie Binance, a nie do dużych kwot na konsumpcję osobistą. Ten Binance, to jak ktoś nie wie, to jest taki bank właśnie zajmujący się obsługą tych kryptowalut. On jest tam umoczony też we wszystkie możliwe przekręty. W ogóle wszystko, co się wiąże z tymi kryptowalutami, to słuchajcie, jedno bagno po prostu, to jest prania pieniędzy, finansowane są różne niegodne rzeczy, między innymi właśnie prania na Ukrainie Zełenskiego, a jednym powodem, dla którego jeszcze oficjalnie nie nazywamy go przestępcą, jest to, że nie potwierdził jeszcze, że wykorzystał pieniądze klientów ze swojej giełdy do sfinansowania swojego osobistego funduszu hedgingowego, co kosztowałoby go kolejne dziesięciolecia więzienia. Każdy by skończył w pudle, ale nie prominentni demokraci, jak SBF czy John Corcin oczywiście.
Poza tym jest to zdanie amerykańskiego systemu prawnego, a nie moje, chociaż jestem teraz bardziej sceptyczny, że ten wybitny darczyńca, tutaj w moim cudzysłowie, darczyńca demokratów, kiedykolwiek zobaczy wnętrze sali sądowej. To nie tylko moje zdanie, podczas gdy większość całego świata domaga się informacji, w jaki sposób ten korpulentny 30-latek wciąż nie został wtrącony do więzienia lub przynajmniej oskarżony o różne przestępstwa. New York Times właśnie potwierdził całemu światu, jak za forsę stał się farsą, jednorazową gazetą. I jak skłonny był wykiwać za kilkanaście miliardów i za kilkanaście kliknięć inwestorów, nie wspominając o prominentnych darczyńcach demokratów, ponieważ chwilę po tym, jak SBF napisał na Twitterze, że będzie rozmawiał z Andrew Rossonem Sorkinem, moderował, cytuję, szczyt New York Times 30 listopada to się odbędzie, donoszą tutaj. I Sorkin szybko to potwierdził. I tak, zamiast być aresztowanym, SBF będzie traktowany jak luminarz obok innych ikon demokratów, takich jak Zełenski, który według niektórych mógł dogłębnie być zaznajomiony z przepływami funduszu FTX w zeszłym roku. I oczywiście kobieta, która wraz z Benem Bernanke i Joim Powellem umożliwili to wszystko, rozdmuchując największą bańkę spekulacyjną wszechczasów, Janet Yellen. I chociaż jesteśmy pewni dzisiaj już, że New York Times, który, jak zakładam, skończył pisać felietony w imieniu SBF, to tym, jak stał się pośmiewiskiem w zeszłym tygodniu, nie szybko ludzie o tym zapomną, tak mi się wydaje. Szybko, bezlitośnie anulowaliby wtedy i wyrzucili te swoje prestiżowe konferencje, te zaproszenia na nie. Kto pomyślałby, jakiś post, obtranseksualista jest skłonny dać temu złodziejskiemu, patologicznemu kłamcy i socjopacie forum, na którym będzie mógł wyznawać swoją niewinność całemu światu i poprzez powiązanie z innymi celebrytami demokratów, takimi jak ten tutaj poniżej. O, poznajecie, bliska znajomość, jak widać. Aby poprawić swoją pozycję w systemie prawnym, który jest również żartobliwy, co miejsce, które będzie dzielić z następującymi osobami. I tutaj kolejna ilustracja. A, nie to. O, jak to się stało, że nie mam takiej ważnej ilustracji tutaj znowu. Zawsze coś mam, ale ja ją tutaj znajdę. O, o to mi chodziło, ilustrację. Ja tutaj może to jeszcze trochę, no, zmniejszę, powiększę, żeby to było czytelne. No proszę. Także Sam Bankman-Fried będzie obok Zoeńskiego i Zuckerberga. Tutaj będą głośnymi jego współdyskutantami. Oczywiście Janet Yellen również z departamentu. Także naprawdę znakomici mówcy, no i wszyscy są umoczeni w te wszystkie przekręty. Wszyscy pozostali tutaj najważniejsi liderzy biznesu, polityki, to jak widzicie pod spodem, Eric Adams, burmistrz Nowego Jorku, Ben Affleck, dyrektor generalny Artis, Sam Bankman, no to już tak. No i tutaj po kolei właściciele, dyrektorzy TikToka, BlackRocka, Netflixa, Amazona, no już same te nazwy, CNN oczywiście, założyciel nawet sam, no i tutaj jeszcze inni pomniejsi, ale też bardzo tutaj z czołówki. Także Zełenski będzie w doborowym towarzystwie. Jaki to ma związek z finansami? No właśnie, ich finanse pierze.
Więc to ma ten związek właśnie. I tutaj oczywiście mam tu jeszcze jakąś taką ilustrację, która opowiada nam właśnie o tym, w jakim stanie były te finanse od samego początku. No i tutaj widać wyraźnie, że no nie było pokrycia w całości na te ryzykowne operacje. Także to wszystko zszokowało, oszołomiło po prostu tych inwestorów, którzy się o tym dowiedzieli i byli zniesmaczeni. Reagują i wciąż nadsyłają nowe informacje typu trolle internetowe robią sama kozła ofiarnego, ale powinni celebrować przedsiębiorców nawet wtedy, gdy się im nie udaje. Nie ma nielegalnego nic w podejmowaniu dużego ryzyka. Tak twierdzi tutaj jeden z nich. Mówią, że Bitcoin pozwala oszczędzać, zarabiać. W 2000 roku Bernie Madoff został aresztowany w ciągu 24 godzin od ujawnienia jego oszustwa, a tymczasem tutaj wielokrotnie większy przekręt sama Bankmana, a mimo to Freda, a mimo to nic nie ma on udziału. Jeszcze weźmie tutaj udział w szczycie dotyczącym transakcji według New York Timesa po ujawnieniu tego oszustwa. Także jest zamknięty być według tutaj inwestorów i pracowników tego, co zrobił, to jest tutaj lansowany i wywyższany, a nawet zapraszany właśnie do takich tutaj mówców z establishmentu finansowego Stanów Zjednoczonych. SBF wydaje kolejne chaotyczne przeprosiny i opis tego, co się stało, wychodzi jako zaniepokojony socjopata z tego, co mówi. Tak by wynikało. Po prostu nie może się powstrzymać. Zhańbiłoby to socjopata bijącego rekordy oszustw i najbardziej płodnego darczyńcę demokratów. I tutaj właśnie dochodzimy do sedna, dlaczego on jest taki bardzo popularny. Po prostu finansuje tą partię dużymi tutaj tantiemami. Zwróćcie uwagę na co ma wpięte tutaj Clinton, ukraińskie barwy. Także tam od razu widać, skąd pieniądze po lewej i dokąd pieniądze po prawej. To wszystko tutaj bez mała zapisane jest na 9 miliardów już, a tylko 60 miliardów dolarów łącznie zabezpieczenia na tych transakcjach, na których ludzie popłynęli. I teraz nie chciałem, żeby coś takiego się wydarzyło. Jego słowa tutaj sama Bankmana Frieda, nie chciałem, żeby coś takiego się wydarzyło i oddałbym wszystko, żeby móc wrócić i zrobić wszystko od nowa. Tak korpulentny 30-latek mówi, który może być na Bahamach w tej chwili lub gdzie indziej, ponownie przeprosił w wiadomościach wysłanych do pracowników we wtorek, chociaż tak naprawdę powinien przepraszać miliony klientów, którym wymazał, wyzerował konta. Niestety, podobnie jak w przypadku powtarzających się bełkotów psychopaty, sam twierdzi, że implozja FTX była efektem ubocznym niefortunnej paniki bankowej i nie miała nic wspólnego z działaniami SBF. To dlatego, że SBF nadal odmawia przyjęcia jakichkolwiek odpowiedzialności za to, co się stało i nie przyznaje się do tego, że czynniki, które doprowadziły do tego historycznego bankructwa były przez cały czas pod jego kontrolą. Sam twierdzi, że nie zdawał sobie sprawy z wielkości ryzyka. Jego głównym wyrzutem sumienia, jak każdego patologicznego osobnika, jest to, że został złapany. Jeśli ktoś dalej nie wierzy, że był socjopatą, niech przeczyta albo posłucha tego, co ja tu przeczytam. Jego cytat z niego. Nie chciałem, żeby coś takiego się wydarzyło i oddałbym wszystko, żeby móc wrócić i zrobić to jeszcze raz od nowa. Byliście moją rodziną, tak pisze do pracowników. Straciłem to, a nasze stare domy to dzisiaj puste magazyny monitorów, które się no, że starzeją, kiedy się odwracam, nie ma już nikogo, z kim mogę porozmawiać. Zawiodłem was wszystkich, a kiedy wszystko się zepsuło, nie udało mi się porozmawiać z tymi, którymi
powinienem rozmawiać, aby coś naprawić. Zamarłem w obliczu presji i przecieków oraz Loy Binance. To jest taka oferta tutaj handlowa, ten Loy. I nic nie jest, nic nie powiedziałem. Zostawiłem to, straciłem kontrolę nad najważniejszymi rzeczami w zamieszaniu związanym z rozwojem firmy. Bardzo mi na was zależy, byliście moją rodziną i przepraszam. No takie słowa lakoniczne, nic nie mówiące, to jest takie przepraszam, jak ktoś stracił dorobek całego życia i straciło wielu w ten sposób i miejsca pracy i majątek zostali z ręką w nocniku. No to takie coś, przepraszam, to jest za mało zdecydowanie i do tego się ulatnia po prostu, ale widać, że jednak jest kryty mocno i przez partię demokratyczną i nic mu tutaj nie zagraża, przynajmniej na to nic nie wskazuje obecnie. No nie jest tak, jak myślimy czasami o tym, jeżeli to nie była jego wina, to czyja? Należy zadać pytanie. Cóż, kiedy opisuję sekwencję wydarzeń, widać, że to wszystko wina rynku, ponieważ wiosenny spadek na rynkach aktywów cyfrowych zmniejszył mniej więcej o połowę zabezpieczenia z 60 miliardów dolarów do 30 miliardów dolarów, podczas gdy zobowiązania wynosiły 2 miliardy dolarów. Napisał, że połączone ograniczenia kredytowe dalszej wyprzedaży wirtualnych monet i na rynku powstałej bańki pozostawiło zabezpieczenia na poziomie 9 miliardów dolarów przed bankructwem FTX 11 listopada. Do tego czasu szacunki dotyczące zobowiązań osiągnęły 8 miliardów dolarów. Oto jak jego słowami to, co początkowo było 58 miliardami dolarów nadmiernie zabezpieczonego bilansu, skończyło się na tym, że zawierało więcej pasywów niż aktywów. I tutaj właśnie jest ten slajd do tego, co już go pokazywałem. To się zdaje tutaj potwierdzać, że więcej pasywów niż aktywów, wyraźnie nawet. I kolejny tutaj cytat z niego. Nie zdawałem sobie sprawy z pełnego zakresu pozycji zabezpieczającej, ani nie zdawałem sobie sprawy z wielkości ryzyka, jakie stwarza krach hiperskorelowany. Powiedział Bankman-Fried. Nie dodał dokładnych szczegółów dotyczących składu zabezpieczenia ani zobowiązań. Gdyby to zrobił, wyglądałoby to mniej więcej tak, jak ten wykres Morgana Stanleya. O właśnie tak. Tutaj z tego wykresu można wyczytać, że mniej płynnowartościowe aktywa FTX spadły do 1/3, głównie jak widać tutaj z powodu tworzonych przez nich tokenów ETT i SRM. Tutaj od 7 miejsca na górze są to mniej płynne aktywa FTX i źródło tej informacji podane obok. I teraz to, co się dzieje potem, jest tym, co powiedziałby każdy pochlipujący socjopata udający dyrektora generalnego. Dwukropek, nie miałam pojęcia, że coś takiego może się wydarzyć. Nie zdawałem sobie sprawy z pełnego zakresu marginesu błędu, ani nie zdawałem sobie sprawy z wielkości ryzyka, jakie stwarza krach hiperskoordynowany. No tak, powtarzanie tych samych po prostu rzeczy wskazuje tylko na to, że jedynie żałuję tego, że został złapany, a nie za same te czyny. Przecież on to rozkręcał od początku, miał pełną świadomość, pełną kontrolę. No i jeszcze te przelewy tam na ten wewnętrzny fundusz hedgingowy swój, no to w ogóle jest taki wałek już. No z tym, że tutaj no widać, że jego tutaj te dotacje dla partii są tak duże, że oni tutaj nic nie zrobią w tej sprawie, żeby on się znalazł przed sędzią. I tutaj otrzymujemy pierwsze przyznanie, się wydarzyło
coś nikczemnego. To jest pożyczki dla powiązanych stron, takie jak 4 miliardy dolarów przekazane przez FTX na rzecz SBF oraz sprzedaż wtórna, w której, jak wiemy, SBF zgarnął część 300 milionów dolarów na użytek osobisty. No, dochodzą takie rzeczy, że które tam według ich przepisów, ich nich giełdowych są zabronione, ale tutaj jest to wszystko jakoś poza zainteresowaniem prokuratorów. Pożyczki i sprzedaż wtórna były generalnie wykorzystywane do reinwestowania w biznes, w tym wykupienia Binance, a nie do dużych tutaj konsumpcji osobistych. Tak twierdzi, a więc pranie i a więc panie i panowie ławy przysięgłych, czy uznalibyście penthouse za 40 milionów dolarów za dużą ilość osobistej konsumpcji? No, rzeczywiście. No, albo tutaj jakiś helikopter, czy tam odrzutowiec prywatny zakupił. A co z prywatnym odrzutowcem w dzisiejszych czasach? Każdy go potrzebuje, jak można to określić, jako dużą osobistą konsumpcję. Jeśli chodzi o znaczenie słowa ogólne, jesteśmy przekonani, że bliski kumpel SBF, Bill Clinton, poda mu właściwą definicję tego słowa. No, rzeczywiście akurat tutaj tego gościa, jak spyta, to ten mu na pewno to wyjaśni. Jego afer w czasie jego rządów było podobnie dużo. No nie na takie suby może, ale to nie była giełda. No ale też ma duże doświadczenie w tego typu tutaj akcjach. Ostrożnie w meandującej sałatce słownej sama nie było żadnej wzmianki, że FTX nielegalnie mieszała i wysyłała miliardy środków klientów do osobistego funduszu hedgingowego SBF Alameda, który pomimo prowadzenia praktycznie każdej transakcji kryptograficznej nadal tracił 3,7 miliarda dolarów przed 2022 rokiem. W porządku, sam może mówić, omówić to w sądzie, więc nie ma tutaj pośpiechu. Tak twierdzi New York Times, były jednak zwykłe kłamstwa, w tym coraz bardziej wypaczone, przedstawione przedstawienie rzeczywistości przez FBF, czego można było się spodziewać, jak wspomniano powyżej, jest on mimo wszystko socjopatą. Prawdopodobnie mogliśmy zebrać znacznie fundusze potencjalnie zainteresowanie miliardami dolarów finansowania. Pojawiło się mniej więcej 8 minut po tym, jak podpisałem dokumenty z rozdziału 11, twierdzi oczywiście nasz główny bohater. Biorąc pod uwagę te fundusze, miliardy dolarów zabezpieczeń, które firma nadal posiadała, oraz odsetki, które otrzymaliśmy od innych stron, myślę, że prawdopodobnie mogliśmy zwrócić klientom dużą wartość i uratować biznes. No, teraz tak mówi, a mój komentarz do tego, nic z tego się nie wydarzyło i nic z tego się nie wydarzy. Tutaj kolejny cytat z niego. Być może jest jeszcze szansa na uratowanie firmy. Wierzę, że istnieją miliardy dolarów prawdziwego zainteresowania nowych inwestorów, które mogłoby zostać przeznaczone na uzdrowienie klientów dotychczasowych, ale nie mogę ci obiecać, że coś takiego się stanie, bo to nie mój wybór. No naprawdę jego tutaj te wypowiedzi są no głupie po prostu. On liczy na to, że jak powie coś takiego klientom, to teraz przyjdą nowi klienci, którzy zechcą swoje pieniądze dać zamiast inwestorów w inwestycje, żeby on pokrywał straty poprzednich inwestorów, czyli po prostu jawnie nawołuje do budowania piramidy jakiejś. No po prostu ja nie wiem, jak to ocenić. Rzeczywiście socjopatyczne ma jakieś takie zachowania tutaj. Jego odpowiedź: zgadza się, wszystko teraz jest w rękach osoby, która przewodniczyła bankructwu Enronu i która uważa, że twoje oszustwo jest o wiele gorsze. No, też tak myślę. Enron to był taki przekręt polegający tam, taka duża elektrownia handlująca prądem. W poprzednim kryzysie tam zaliczyli po prostu kreatywna bankowość, kreatywna księgowość była. A mówiąc o oszustwie, w całym liście było jedno zdanie, w którym ten patologiczny kłamca mógł powiedzieć prawdę, jeśli zrobił coś nieumyślnie. Cytuję, nic z tego nie zmienia faktu, że to wszystko jest dla was do bani, bo
nie wasza wina i bardzo mi z tego powodu przykro. Zrobię, co w mojej mocy, żeby wam to wynagrodzić i klientom. Jeśli nawet zajmie to resztę mojego życia, ale obawiam się, że nawet wtedy nie dam rady. Nie będziesz w stanie, ale jeśli chodzi o resztę życia, zarówno faceci, jak i klienci, których zostawiłeś z niczym przed swoją nieskończoną chciwością, oszustwem i niekompetencją, wszyscy mają pomysły, gdzie możesz to spędzić, tą resztę swojego życia, mając oczywiście tu w domyśle jakieś więzienie, ale jak widać nie zanosi się. To, czy tak się stanie, będzie zależeć od tego, jak zepsuty jest amerykański system prawny, gdzie kilka milionów darowizn na rzecz prominentnych demokratów może wystarczyć, aby otrzymać dożywotnią kartę, w cudzysłowie, wyjść z więzienia. Pełny list SBF do jego byłych pracowników znajduje się poniżej. Tu jakby ktoś chciał i tam był ciekawy tych wszystkich jego wynurzeń, to mam ten list tutaj i mogę go tam na zamówienie mailem wysłać do dowolnego własnego tłumaczenia. I to jest, słuchajcie, sprawdzę jedynie. Tak, to jest, słuchajcie, na dzisiaj przy sobocie tyle. Jutro, jeżeli taka wola, nie za często, tak jak mówiłem, bym chciał to robić, to przygotowałem jeszcze materiał o WikiLeaks, bo dawno nikt o nich nie wspomina. Tymczasem tutaj główny bohater tego tematu no, publikuje, robi coś, jest ciszej o nim, ponieważ ta tutaj ekstradycja do Stanów tak balansuje, raz tam jest to bliżej, raz się odsuwa, w zależności od tego, jak tam jego prawnicy się spisują. No ale dużo goś ujawnił i należy mu się tutaj jakiś krótki chociaż program z mojej strony. I jutro taki materiał właśnie tutaj wyemitujemy. Tymczasem dziękuję za uwagę i do zobaczenia następnym razem.